Cześć, tu Jakuba Bojko. To jest Szybka Trójka. Myślę, że z każdą z tych rzeczy po kolei na pewno buduje się tę wysoką formę, wchodzi się na jakiś określony poziom. Na pewno to jest przyjemność, bo to jest pasja i od zawsze kochałem piłkę nożną, chciałem to robić. Profesjonalnie udało mi się i na pewno nie jest to żaden obowiązek, jest to czysta pasja. Na pewno jeśli chce się wejść na poziom ekstraklasy, to trzeba robić coś więcej, trzeba ciężko trenować, wykonywać większą pracę niż inni, zostawać po treningach, dodatkowo robić jakieś różne rzeczy. Czy to chodzi o trening mentalny, z którego ja korzystam, czy odżywianie, specjalna dieta, czy treningi na przykład z rozciągania, jogi, również inne sporty, na przykład basen, tenis, z którego też często korzystam. Wydaje mi się, że piłka nożna jest dosyć rozbudowaną dziedziną sportu i wiele składowych ma. Wiele składowych składa się na to po prostu, w jakiej formie jest zawodnik w danym momencie i jak wysoki poziom prezentuje. Natomiast główną rzeczą na pewno jest trening piłkarski i od tego trzeba na pewno wychodzić. Jeżeli chodzi o przygotowanie się do meczu, na pewno muzyka. Każdy ma swoją indywidualną, ja też mam swoją playlistę, którą przed każdym meczem słucham. Są tam wybrane konkretne utwory i spokojne, i trochę bardziej motywujące. Jeżeli chodzi o inne sposoby, no to na pewno relaksacja, wizualizacja. Charakteryzuje się to tym, że przed meczem wizualizuje się sobie, wyobraża się, co się będzie działo na boisku, konkretne sytuacje, konkretne zagrania i potem czasami jest to nawet, ma przełożenie na mecz. Już kilka z takich sytuacji mi się już zdarzyło.